Witam serdecznie. Dzisiaj przetestuję laptop Asus ROG Strix G15. Jest to jeden z najtańszych modeli laptopów gamingowych z firmy Asus, a więc laptopy gamingowe od Asusa to seria ROG Strix. Model ten kosztuje w zależności od konfiguracji, w zależności jaka pojemność dysku SSD, ile pamięci RAM i tak dalej, i jaki procesor, no to ten model zaczyna się od 4,5 do 5 tysięcy złotych. Oczywiście mówimy tutaj o nowym laptopie. Model, który będę testował, posiada procesor i5-10300H, a więc 4 rdzenie i 8 wątków, do tego 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 2933, do tego 512 GB dysk SSD NVMe, karta graficzna GeForce GTX 1650 Ti, odświeżanie ekranu 144 Hz, matryca 15,6 cala, zainstalowany Windows 10 Home do tego. Oczywiście szczegółowe dane techniczne dotyczące tego modelu będziecie mieli w opisie filmu, tam idzie link do strony producenta. Aha, co jeszcze warto wspomnieć, to wszystkie laptopy, w których są procesory Intela od 10 generacji w górę, mają nałożony między IHS-em a odpromiennikiem ciepła ciekły metal. Także jeśli jesteście ciekawi, jak ten model gamingowego laptopa, jednego z najtańszych w ofercie firmy Asus, sobie poradzi, to zapraszam do oglądania. Teraz czas powiedzieć parę słów o jakości wykonania tego laptopa. To tak jak tutaj widzicie, jest fajna imitacja szczotkowanego aluminium. Jest to obudowa zewnętrzna jest wykonana z plastiku, aczkolwiek jest imitowana na wzór właśnie szczotkowanego aluminium, dzięki czemu bardzo mało się palcuje, niż gdyby zastosowano tutaj błyszczący plastik. Tak, z jednej strony laptopa, dokładnie z prawej, nie mamy żadnych portów ani złącz. No tutaj trochę szkoda, zaraz Wam powiem dlaczego. Tylny panel laptopa, no to mamy dwa wyjścia wentylacyjne, jedno od karty graficznej, drugie od procesora, wejście na kabel internetowy, czyli Ethernet, złącze HDMI, złącze do ładowania, do podłączenia laptopa, żeby naładować baterię. No i mamy dodatkowo złącze typu C. I tym razem zostało jeszcze jedna strona laptopa, to dokładnie lewa. Tutaj mamy zaledwie 3 złącza USB 3.0. Szkoda, że tylko 3, ponieważ mamy zdecydowanie dużo miejsca, ażeby tych złączy dać więcej. Aha, no jeszcze tutaj zapomniałem, mam jeszcze wejście na jacka słuchawkowego, żeby podłączyć słuchawki przewodowe. Ze wszystkich stron mamy taki LEDowy pasek, który za pomocą aplikacji AuraSense z poziomu Windowsa można sobie oczywiście ustawiać, jaki chcemy kolor, czy jednostajny, czy zmieniający się, pulsujący i tak dalej. To wszystko Wam za chwilkę pokażę. No to tak jak widzicie, jest tutaj perforowana, czyli z otworkami wentylacyjnymi spodnia część w zasadzie laptopa. Teraz co do obudowy wokół klawiatury i touchpada, również jest zrobiona ona na wzór szczotkowanego aluminium, także super. Tutaj duży plus dla producenta za to. No dzięki temu nie będzie aż tak bardzo widocznych odcisków palców, o czym wspominałem na początku filmu. No i raz, że nie będzie widocznych odcisków palców, a dwa, to bardzo fajnie, efektownie wygląda, niż gdyby zastosowano błyszczący plastik. Klawiatura nie ma bloku numerycznego. Dla niektórych osób może być jakiś drobny minus, no ale osoby, które chcą mieć osobny blok numeryczny, czy alfanumeryczny, no to powinny wybrać w przypadku laptopów Asus ROG wersję 17,3 cala. Tutaj mamy 15,6. Klawiatura jest podświetlana. Za pomocą wbudowanej aplikacji z poziomu Windowsa można sobie wedle uznania spersonalizować, jak nam się podoba podświetlenie. Teraz jeszcze zobaczcie na odświeżanie ekranu. Możemy sobie, standardowo jest w przypadku korzystania ze zintegrowanej karty graficznej, to standardowo jest to 60 Hz. Natomiast można je oczywiście zmienić. No tutaj laptop się sam przełącza. Jak jest niskie obciążenie, to korzysta do wyświetlania obrazu ze zintegrowanej grafiki. Natomiast gdy pojawia się większe obciążenie, wówczas przełącza się automatycznie
na mocniejszą główną kartę graficzną. Tak to jest domyślnie właśnie ustawione. Co do jakości odwzorowania kolorków i samych kolorów, no to powiem szczerze, że jest bardzo dobrze. Nawet jak trochę pod kątem staniemy, no to kolory aż tak bardzo nie tracą na jakości. Waga laptopa to niecałe 2,3 kg. Teraz zobaczymy, jak wygląda środek tego laptopa. To jest model, egzemplarz outletowy, dlatego nie ma plomb na śrubach, a więc można bez utraty gwarancji spokojnie go otworzyć i sobie na przykład wymienić pasę termoprzewodzącą, dołożyć drugi dysk SSD albo wymienić obecny na większą pojemność, jeśli jest tylko jedno miejsce na dysk, wymienić pamięć RAM i tak dalej. No i tak, odnośnie otwierania tego modelu, to jest to bardzo proste, odkręcamy wszystkie śrubki, następnie jakąś cienką szpatułką plastikową albo tak jak w tym przypadku metalową, wystarczy delikatnie, no ja już to zrobiłem, wystarczy delikatnie podważyć na krawędziach i wszystko ładnie odchodzi. Tak oto wygląda wnętrze laptopa, więc tutaj mamy dwie kości pamięci RAM, czyli 2x po 8 GB, tak zwane 3000 MHz. No i tutaj mamy niestety wysokie opóźnienia, czyli cel 20, 21, 21 i chyba 56, jak dobrze pamiętam. A na rynku mamy przy tym taktowaniu pamięci z CL 16, 16, 16, 36. No i szkoda, że tutaj producent nie dał tych szybszych pamięci, ponieważ różnica w cenie to jest jakieś 50-60 zł między tymi, które są włożone, a między tymi szybszymi. Tutaj po prawej stronie mamy miejsce na jeden dysk SSD NVMe, albo można dać oczywiście dysk na złącze M2 SATA bez tego protokołu NVMe. Tutaj tradycyjnie bateria o pojemności 48 Wh, a więc no, pojemność baterii szału nie robi akurat. Tutaj mamy jeden wentylator odpowiedzialny za układ, za chłodzenie układu graficznego, drugi za chłodzenie procesora. Na początek zobaczmy, jak wygląda renderowanie filmów 4K w 30 klatkach. No i zobaczcie na temperatury. W trybie turbo maksymalna wydajność, czyli 4,2 GHz ustawione na prostku, no czasami zbija do 4 GHz. I maksymalne temperatury podczas trwania tego 3-minutowego renderingu, jak do tej pory. No to widzicie, na najcieplejszym rdzeniu już mamy 94 stopnie. Później 91, 85 i 81. Także mówiąc w skrócie, szału nie ma. Między ciepłowodami, między układem chłodzenia a IHS-em procesora jest zastosowany ciekły metal. A mimo to tutaj no, temperatury zdecydowanie mogły być niższe. Co prawda te 91, 94 były przez chwilę w piku. Tutaj mamy w tej chwili aktualne temperaturki, czyli między 70 a 87 stopni. Renderowanie filmów 4K trwa już ponad 4 godziny. Ten szacowany pozostały czas do zakończenia to około 2 godziny 37 minut jeszcze. A więc no, renderowanie filmów 4K o długości około 18 minut, nagranego w 30 klatkach i bitrate 135 MB na sekundę, no czyli bardzo wysokie, ale taki musi być, ponieważ filmy wrzucane na YouTube'a, YouTube kompresuje i obcina około o połowę jakość tego filmu, bo temperatury rzędu między 80 a 85 stopni to jest taki standard w trybie turbo, gdzie taktowanie jest od 4 GHz do 4,2 GHz w obciążeniu na wszystkich rdzeniach. No momentami, jak widzicie, temperatura dobijała nawet w piku 96-97 stopni, no to jest trochę śmieszne. No i tak, zacznijmy ustawienia graficzne. Grafika, no rozdzielczość Full HD. Na początek detale średnie wbudowane, więc Hayworksy wyłączone. Na detalach średnich są, weźmy, postprocesy wysokie. Ok, mamy miejsce procesorowe, a więc rynek na Nowigradzie, więc w tym miejscu fajnie będzie obciążony mocno zarówno procesor, jak i karta graficzna. No, na procesorze na razie nieźle, maksymalnie 79 stopni. Zaraz pewnie 80 będzie, dobije, ale
Jakość grafika na telach średnich w rozdzielczości Full HD w przypadku tak małego ekranu, czyli 15,6 cala, jest jakoś bardzo dobra. Ilość klatek, jaką mamy, to od 70 paru do 82 nawet. Osiemdziesiąt pięć, sześć, 41,5 decybela około na trybie performance. Weźmy detale wysokie wbudowane teraz. Detale wysokie wbudowane. Temperatura dysku SSD NVMe trzyma się elegancko. Nic się tutaj nie przegrzewa, ledwo ponad 30 stopni. No i detale wysokie wbudowane, postprocesy ultra, czy też maksymalne, i mamy ponad 60 klatek. Rozdzielczość Full HD, Wiedźmin 3 Dziki Gon. Gra się oczywiście bardzo płynnie, ponad na okolicy 65 klatek. Oczywiście w zależności od miejsca w grze. Zobaczmy jeszcze tak szybko tryb turbo. No poza tym, że będzie sporo głośniej, no to taktowanie na rdzeniu graficznym wzrosło o jakieś w okolice 1770 MHz z 1700 czy też z 1710, ale widzicie, są spadki do 1755. To już zależy, co kto woli. I tak większość osób gra w słuchawkach, więc tego szumu nie będzie aż tak bardzo słychać z układu chłodzenia. Kolejna gra to Horizon Zero Dawn. Detale wysokie wbudowane. Są jeszcze ultra. Na razie. No tutaj, jeśli chodzi o ilość klatek szału, nie ma. Ledwo ponad 50. Oczywiście można zejść z detalami na średnie. Między 50 a 57 klatek. Ale za to tutaj wysoko taktowany, wysoko boostuje rdzeń graficzny. Dobra, tryb turbo. Boost mamy w okolicy ponad 1800 MHz. Teraz zobaczmy detale średnie. No i mamy średnio około 10 klatek więcej w detalach średnich. No a przy tak małej przekątnej ekranu, czyli 15,6 cala, różnica w jakości nie jest bardzo mocna. Zauważam. Kolejna gra, a więc Battlefield 1. Tradycyjnie widzicie ustawienia graficzne, czyli rozdzielczość Full HD. Detale weźmy na razie na średnie wbudowane. No i pierwsza misja, czyli prolog w kampanii, ponad 120 klatek. A więc spokojnie można detale dać na wysokie. Akurat Battlefield 1 jest bardzo dobrze zoptymalizowany.
Mamy ponad 80 klatek, gra się płynnie, elegancko. Jednocześnie grafika wygląda pięknie. Czas na podsumowanie. W skali od 1 do 10 laptopa oceniam na 7. Zalety. To bardzo dobra jakość wykonanie. Wszelkie elementy są dobrze spasowane. Mamy szczotkowany plastik wszędzie tam, gdzie jest powierzchnia narażona na palcowanie się. No i dzięki temu, że jest szczotkowany plastik, nie widać odcisków palców. Za to leci na pewno duży plus. Druga zaleta to ładny gamingowy, taki sportowy design laptopa, co na pewno może się podobać. Niektóre osoby zwracają uwagę na wygląd wizualny, czy to komputera, czy w tym przypadku laptopa. No i fajny dodatek w postaci paska LED-owego dookoła spodniej części. Trzecia zaleta to na pewno plus za podświetlenie klawiatury, co na pewno przydaje się wieczorem, czy to podczas pracy, czy podczas ogólnie użytkowania laptopa. No i zarówno kolor podświetlenia, jak i moc podświetlenia można oczywiście sobie regulować za pomocą programu z poziomu Windowsa. Czwarta zaleta, laptop jest lekki, gdyż z akumulatorem waży około 2,3 kg. 5. To dobry układ chłodzenia w kwestii karty graficznej, bo w obciążeniu, jak widzieliście na filmie, w trybie performance było między 63 a 65 stopni, co dawało głośność na poziomie około 42 dB, a w trybie turbo było między 65 a 67 stopni i około między 43 a 44 dB. No niestety w przypadku chłodzenia procesora już tak kolorowo nie jest, ale o tym za chwilę. A więc czas na wady. Pierwsza, no to dla niektórych osób wadą będzie brak klawiatury alfanumerycznej. 2. Zbyt mała ilość portów USB, gdyż mamy do wyboru tylko 3 porty, a miejsce jest co najmniej na 6, jak nie 8 portów. Tutaj widzę, że tendencja u wszystkich producentów jest podobna, czyli mała ilość portów USB po to, żeby kupować dodatkowo na przykład aktywne huby USB, a więc no, zmuszanie w ten sposób klientów do wydawania pieniędzy na dodatkowe urządzenie. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. No niestety bardzo nieładne zachowanie producentów laptopów. Trzecia wada, no to i najważniejsza jednocześnie, to temperatury na procesorze w obciążeniu no, są niestety słabe. W miejscach procesorowych na przykład Wieśku 3 dobijały do 90-91 stopni, a podczas renderowania filmów 4K w programie Sony Vegas Pro 17, film 4K, 30 fps i tak dalej, no to było między 95 a 97 stopni. Natomiast w tym laptopie Throttling załącza się już od temperatury około 85 stopni. Wówczas spada taktowanie na rdzeniach procesora, a więc zmniejsza się wydajność procesora po to, aby obniżyć jego temperaturę.